17 grudnia w Domu Kultury w Kętach odbył się pokonkursowy wernisaż szopek bożonarodzeniowych. Wpłynęło 14 prac, 9 zespołowych, 5 rodzinnych, jest to dużo więcej niż w zeszłym roku. No, bardzo kłopoty jury miało w ocenie tych szopek, jako że były na dość wysokim poziomie w tym roku, dużo wyższe niż w zeszłym roku. No i nagrody są rozdane, przyznane miejsca, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. No i myślimy, że w przyszłym roku, jeśli będzie taka edycja trzecia, to będzie jeszcze więcej uczestników, a w ogóle dążymy do tego, żeby to się wytworzył taki prorodzinny konkurs. Do konkursu zgłosiły się 32 osoby, które wykonały 14 szopek. Rodzice pracowali z dziećmi, dziadkowie z wnukami, a koledzy z koleżankami. Wspólna praca dała wspaniały rezultat. Autorzy prac udowodnili, iż temat szopki jest nadal aktualny. Wystawa potrwa do 31 grudnia w gablocie na pierwszym piętrze w Domu Kultury, a wyniki konkursu znajdują się poniżej.